Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała tobie, Panie. Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do niego jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Oto słowo Pańskie. Na czym koncentrujemy swoją uwagę, gdy słuchamy dzisiejszego słowa? A może lepiej trzeba by było zadać pytanie, na kim? Bo dzisiaj widzimy w Ewangelii tego, który wychodzi na górę, siada jak Pan, jak Król na tronie i wypowiada swoje królewskie błogosławieństwo. Możemy się koncentrować na jego słowach, ale myślę, że mądrze jest koncentrować się na nim samym. Uroczystość wszystkich świętych, żeby koncentrować się na tym, który jest po trzykroć święty, o którym śpiewamy: święty, 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 Pan Bóg zastępów. Cały świat, wszechświat pełny jest Jego chwały, Jego łaski. I z Jego ust pada błogosławieństwo do każdego, do każdej z nas. Błogosławieństwo, które podnosi nas po królewsku z tych wszystkich trudnych sytuacji, w której możemy się znaleźć jako Jego słudzy, jako Jego uczniowie. To, co śpiewaliśmy przed Ewangelią: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Właśnie to słowo, które wypowiada nasz Król, ma nas pokrzepić. Słowo Jego błogosławieństwa, czyli tak jakbyśmy po polsku mieli powiedzieć, Jego dobre życzenia wobec nas. Ja wam dobrze życzę, wy, którzy jesteście w ucisku. Wy, którzy doświadczacie właśnie utrudzenia i obciążenia. Ja nad wami wypowiadam swoje królewskie słowo, które zamienia tę waszą sytuację na dobro. To jest moja moc, to jest moja władza. Moje słowo błogosławieństwa ma taką moc, ma taką władzę.
To, co słyszeliśmy w drugim czytaniu. Każdy zaś, kto pokłada w nim nadzieję, uświęca się, podobnie jak on jest święty. To jest do nas pytanie. Czy rzeczywiście to jest mój król, czy to jest nasz król? Czy ja w nim pokładam nadzieję? Bo wtedy, jeżeli moja nadzieja jest skierowana, jest złożona w tym, który jest święty, 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 wtedy również ja się uświęcam, podobnie jak on jest święty. Mamy tego samego Ducha Świętego. Przyjmujemy Ducha Świętego we chrzcie. I to, co słyszymy we chrzcie, czego doświadczamy we chrzcie, w czym zaczynamy uczestniczyć przez chrzest, to jest właśnie życie świętych. I nie tylko na tym świecie, ale właśnie na życie wieczne. To, co tutaj w ostatnim zdaniu widzimy w Ewangelii. Wielka jest wasza nagroda w niebie. Jak pyta się dorosłych katechumenów, dlaczego przyjmujesz chrzest, odpowiadają, aby osiągnąć życie wieczne. Czy my na co dzień myślimy o życiu wiecznym? Czy raczej to doczesne nas tak pochłania, że na życie wieczne, które jest istotą życia chrześcijańskiego, już nie starcza nam przestrzeni, uwagi, czasu? Ja pamiętam, dostałem taką lekcję u Kamedułów. Kiedyś poszedłem, jak byłem w Krakowie, w klasztorze, do przeora, po pokutę za całokształt działalności zakonnej i za pokutę dostałem, aby jechać, głosić kazania i spowiadać u Kamedułów w jednym z 12 tylko otwartych dni w ciągu roku na Bielanach w Krakowie na zesłanie Ducha Świętego. I tam głosiłem, spowiadałem, a potem bracia zaprosili mnie na obiad. Jest zesłanie Ducha Świętego, a w klasztorze smutek. Tam się nie rozmawia przy posiłku, więc poczekałem, aż skończymy jeść. I już tak jak przeor mnie wyprowadzał z eremu, to spytałem, dlaczego bracia są tacy smutni? Przecież jest zesłanie Ducha Świętego. A on powiedział, widzi ojciec, Sanepid zabronił nam chować braci w krypcie pod kościołem. Grozi nam, że będziemy leżeć na cmentarzu parafialnym. Przyznam, nie zrozumiałem tego. Ale potem pojechałem na własne rekolekcje kilka miesięcy później i jak wędrowałem tam po tym eremie, są tam takie włoskie wiszące ogrody, wchodzę do takiej krypty, pod tymi ogrodami patrzę, leży brat Doroteusz w takim słusznym wieku kamedulskim, bo oni bardzo długo żyją, tam ponad 90 lat, chyba 69 lat miał życia zakonnego. No i jak to zobaczyłem, to nowe miejsce, więc biegnę tam na furtę do brata Jana i mówię, bracie, tak jak byłem tu ostatnio, był taki smutek w klasztorze, że grozi wam leżenie na cmentarzu parafialnym. A widzę, że brat Doroteusz już tutaj spokojnie spoczywa pod wiszącymi ogrodami. I brat Jan tak powiedział, a widzi ojciec. Bo tak człowiek niby całe życie w eremie, a co? Po śmierci miałby być już nikomu do niczego niepotrzebny? I znów nie zrozumiałem tego. Ale potem do mnie dotarło, że on się dziwił, że po śmierci można być niepotrzebny. My czasami tak nasze życie dzielimy na wiek produktywny, poproduktywny, prawda? A już po śmierci, no to co tu? Nie. Właśnie, jeżeli jestem chrześcijaninem i wierzę w życie wieczne, to mój najbardziej wiek produktywny, jeżeli użyję tego słowa, jest dopiero po mojej śmierci. To, co słyszymy od naszego mistrza, właśnie naszego króla. Jeżeli ja odejdę, będziecie większe rzeczy czynić niż ja, bo ja idę do Ojca. Że po śmierci jest czas błogosławiony, czas zbawienia. I tam dopiero jest chwała,
która nie tylko dotyczy tych, którzy już przejdą przez bramę śmierci, ale która dotyczy też nas tutaj przez obcowanie świętych właśnie. Dlaczego tak ważne jest, nam się też to łączy, prawda? Tak czasami sobie z tym radzimy, czasami sobie nie radzimy, jak połączyć uroczystość wszystkich świętych z dniem zadusznym. Że tu się modlimy za duszę naszych bliskich zmarłych, a tu się modlimy, żeby uwielbić w chwale wszystkich świętych, którzy nas poprzedzali. W pewnym sensie to się łączy. Łączy się z jednej strony dramatycznie, gdybyśmy mogli pomyśleć, że ktoś, zwłaszcza z naszych bliskich, kto nas poprzedzał, nie jest święty. A jednocześnie łączy się jakoś chwalebnie właśnie w tej nadziei, że Bóg tak nas kocha, że da nam uczestniczyć w swojej świętości. I wtedy ja mogę tak, jak ci bracia, potem ich troszkę podpatrywałem, że oni tak ukradkiem schodzili do tej krypty, zwłaszcza w tym momencie, kiedy przeżywali jakąś trudność, bo wiedzieli, że tam otrzymają wsparcie od swoich braci. I dlatego tak się smucili, bo nie będą mogli wychodzić na cmentarz parafialny, bo są zamknięci w eremie. A jak ich bracia leżą tutaj razem z nimi, to znaczy, że mają do nich przystęp łatwy. Nie tylko w duchu, ale też w ciele właśnie, że jest to błogosławione miejsce spoczynku. Jasne, że nasze życie się nie kończy na tym świecie. Ale jednak żyjemy w ciele i staramy się zrozumieć w ciele te tajemnice świętych obcowania. Jak to właściwie z nami jest? Wielka jest nasza nagroda w niebie, ale możemy ją pojąć tylko wtedy, kiedy pokłonimy się przed tym, który łączy to, co ziemskie, z tym, co niebieskie. To on, istniejąc w postaci Bożej, jak mówi list do Hebrajczyków, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi i w zewnętrznym przejawie uznany za człowieka, uniżył samego siebie. I przez jego uniżenie, przez to, że stał się człowiekiem, my mamy dostęp do Ojca. To jest wielka tajemnica naszej wiary. Pozwólmy się Duchowi Świętemu poprowadzić dzisiaj w modlitwie. Właśnie drogą świętości. Drogą, która jest pełna życia. Myślę, że po ludzku nie jest to do zrozumienia. Ale jeżeli przyjęliśmy łaskę Chrztu Świętego, przyjęliśmy godność kapłańską, królewską, proroczą, to ta łaska nas wszystkiego nauczy i poprowadzi nas tam, gdzie jest prawdziwie nasze miejsce, prawdziwie nasze błogosławieństwo, czyli prawdziwie nasze szczęście. Amen.